Gdyby nie szybka reakcja mieszkanki Świebodzic, prawdopodobnie straciłby życie. Pobitego 38-latka uratowała pani Jolanta. Do zdarzenia doszło pod koniec października na przystanku autobusowym na jednym z osiedli w Świebodzicach. Około godziny 18.00 pani Jolanta czekała na autobus. W pewnym momencie zauważyła, że po drugiej stronie ulicy dwóch mężczyzn bije trzeciego. Mężczyzna upadł na ziemię, a napastnicy okładali go pięściami. Kobieta przebiegła przez ulicę i zaczęła odciągać napastników od ofiary. Jej determinacja była na tyle skuteczna, że napastnicy uciekli. Wtedy to pani Jola zauważyła, że pobite mężczyzna ma ranę w okolicach szyi. Wezwała policję, mówi młodsza aspirant Magdalena Ząbek ze Świdnicy. Policji. Ofiara pobicia, 38-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną operację, która uratowała mu życie. Po dwóch godzinach policjanci ze Świebolic zatrzymali sprawców. Okazali się nimi dwaj bracia ze Świebolic. Mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu, usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa. W uznaniu za nieprzeciętną odwagę pani Jolanta odebrała z rąk komendanta komisariatu Policji w Świebolicach podziękowania od komendanta powiatowego Policji w Świdnicy, młodszego inspektora Andrzeja Dobiesa, informuje młodszy aspirant Magdalena Ząbek. Pani Jolanta otrzymała też list gratulacyjny i kwiaty.